Michał z tej strony, teraz witam was w kolejnym odcinku. No i moi drodzy, na początek standardowe miejsce do wydania. No i co ciekawe, jeżdżę teraz trzeci dzień pod rząd i mam wrażenie, że wiatr jest niż wczoraj, co może powiedzieć, jak mnie zwiewa dosłownie, o ile mnie boli. Chociaż tyle, że teraz jest już w plecy. Zapora jest tragiczna, jest niebezpiecznie. Dzisiaj zmiana 2,5 godziny. A no i ogólnie bardzo, bardzo, bardzo chciałbym podziękować Pawłowi 86, który wysłał aż 100. Człowieku, ty nie masz chyba co z pieniędzmi robić, naprawdę, żeby mi stówę wysyłać, ale dziękuję ci bardzo, bo dzięki tobie i innym wspierającym prawdopodobnie udało się już uzbierać na ten napęd i na dniach będę konsultował wymianę tego napędu oraz hamulców, także już się nie będziecie musieli, że tak powiem, męczyć słuchaniem mojego narzekania, tylko w końcu ten rower będzie w 100% sprawny prawdopodobnie, jeśli się wszystko uda. Zobaczymy, jakie tam koszta wyjdą. Ale powinno być mniej więcej idealnie. No ale i tak zachęcam was do wkład na Titli, ponieważ no GoPro 11 jeszcze nie ma, aby się przydało, nie ukrywam. Bo to GoPro praktycznie cały czas musi być na powerbanku, bo ma strasznie słabe znoszenie na zimno. Także no 11 by oddała, nie ukrywam. Generalnie widzowie, z każdym dniem jest coraz gorzej. Teraz to już mało panie urwie od tego wiatru. Pedałuję tyle, ile mam siły, a jadę 16 na godzinę, gdzie normalnie tutaj jakoś 25 jadę. Także no masakra z tym wiatrem i to męczy. Mam nadzieję, że to się już po tym tygodniu skończy, bo ma być pełny przez cały tydzień, tak. Ukraińskie tanie auto. To się bardzo rzadko zdarza w Rzeszowie, żeby było tanie. Żadnej Tesli, żadnego nowego BMW w sumie, żadnego Mercedesa klasy, C-klasy, tylko zwykły wnętrzarz. No coś podobnego. Proszę bardzo. Dzień. I pierwsze zamówienie dowiezione, widzowie. I teraz mamy kolejne, znowu do Maczka na Powstańców, a stamtąd na moje ulubione osiedle, czyli na architektów. Tylko tak jakby nie w 100% na architektów, ale zaraz obok, także przyjemna traska. No i teraz chyba będę miał wjazd w plecy, także w ogóle będzie się przyjemnie, mam nadzieję, jechało. Zobaczymy, także teraz 3 km do Maczka. No cóż, klasyk, Maczek odebrany, ale długo sobie nie pojechałem. Czekajcie, co tu się właśnie wydarzyło? Może sobie dam na jedynkę w sumie, i tak tutaj przerzutka nie istnieje również. Także nic się chyba nie stanie. Dobra, zobaczmy, czy to działa. O, oh, fuck. O, działa. Lux. Ciekawe, na jak długo. Uwaga. Dobra, nie przeskoczyło. No to lecimy. Maczek odebrany. O, oh, fuck. To pojechałem. Dobra, widzowie, napęd naprawiony. Ogólnie to mam nadzieję, że to jest ostatnia zmiana już na tym napędzie. Bo mam dość. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jakie to jest irytujące. I w sumie przez to nie mogę brać zmian dłuższych niż 3 godziny. Bo raz, że psycha sitting, a dwa, że nogi sitting, jak muszę cały czas na najwyższym biegu jechać. Pod górki i w ogóle. Także no. Jest gorzej niż myślałem. Centralnie pod wiatr, tak jakby cała trasa była pod górkę. Ale ogólnie to po lewej. Tam w głąb mam swoją szkołę. Także pozdrawiam wszystkich z ZST, którzy muszą teraz siedzieć w środku i się męczyć u pani P w sali 26. Ja na szczęście nie muszę, dopiero jutro będę musiał. Wolałbym być już nawet na zmianie niż u pani P. No ale dobra, lecimy dalej, nie ma co sobie nie u głowy zawracać. W końcu koniec wiatru. Teraz już tylko w plecy chyba. A przynajmniej taką mam nadzieję, bo się nieźle zmachałem. Jadąc tutaj. Widzicie, w takim wietrze nawet trasa na Solidarności nie jest przyjemna. Ale na szczęście to już koniec. Teraz tylko pod wiatr. Cały czas w plecy. O, fajny start. Dzień dobry. Proszę bardzo. I słuchajcie, dowieziony i teraz mam podwójne z Maka na Powstańców.
Fajnie, że cały czas sypie tym makiem na powstańców. Póki co zero galerii Rzeszów. Oby się to utrzymało do końca zmiany. No i mamy podwójny, tak jak mówiłem. Będę jechał na Krzywoustego i chyba na Akademicką, jeśli dobrze pamiętam. Także dwa bliskie zamówienia. Bardzo fajne podwójne. Idealne, żeby nabić sobie statystyki. Także teraz lecimy, mam nadzieję, że z wiatrem, do maka na powstańcu. Nie no, wspaniale. Zajebiście, żeś stanął. Powoli zaczynam gadać jak Dexterowski. To już jest chyba ten level dostawcy, którego irytuje dosłownie wszystko. Na ulicy i poza nią. To już chyba ten level, słuchajcie. Psycha City. Psycha City raz dwa. Sorry. Oje, pane. No i maczek na powstańcu odebrany. No i lecimy z tym podwójnym. Pierwsze zamówienie jest do ziomka z mojej starej klasy w szkole podstawowej. Ta podstawówka była tak dawno temu, że sobie nie wyobrażacie, widzowie. Ja jeszcze jestem z tego starego systemu gimnazjum, więc ja chodziłem 6 lat do podstawówki, a z nimi tylko 3, bo wcześniej chodziłem do szkoły muzycznej. Taka ciekawostka. Na perkusji się grało. Ale potem stwierdziłem, że to jest zabijacz dzieciństwa i zrezygnowałem. Także tak to mniej więcej wygląda. Siema. Dobra, trzymaj. Spoko, siemano. Na 900 metrów i będę pod drugim adresem na Akademickiej, czyli wjedziemy to do jakiegoś studenciaka Bożego. Ziomek, czemu ty nie przejechałeś tym Peugeotem? Masz taką dobrą maszynę do jazdy autem, szybkiej, dynamicznej. To ty czekasz, aż gość przejedzie całe osiedle, żeby ruszyć. Słuchajcie, do widzów, którzy mają Peugeota, musicie go upalać. To jest maszyna do upalania, one startują w rajdach WRC. Tu nie ma miękkiej gry. Tutaj musicie jechać minimum 80 na godzinę w zabudowanym. Znaczy, dobra, nie umiem, bo ten policjant mnie ogląda. Także 50 przestrzegajcie w terenie zabudowanym, w zamieszkania 20 i na obwodnicy 70. No, 80, można delikatnie przekroczyć, za to jeszcze mandatu nie ma. A wiecie, co zaraz będzie? Będzie tam hill na Bitwinie. Mam wrażenie, że to się bardzo źle skończy. Oh, fuck. Dobra, napęd wskoczył. I uwaga. On to się bardzo źle skończy, widzowie. Edit, nie skończyło się tak źle, jak myślałem. Jak coś to picie mam zabezpieczone, żeby nie było wątpliwości. Jakby się ktoś szczepiał, że celowo wylewam. Zobaczycie, że nawet kropelka się nie wyleje. Dobra, dzięki. Jak widzicie, przechodzę, nie przejeżdżam. Pozdrawiam jeszcze raz pana policjanta, jeśli to ogląda. Kurde, ale współczuję tym ludziom. Nie ma nic bardziej irytującego w Rzeszowie niż 15 i korek. Autentycznie. Jedno i drugie. Proszę bardzo, dziękuję. No i maczek odebrany. I teraz lecimy do klienta, mam nadzieję, że ostatniego na dziś, ponieważ wtedy kończyłbym zmianę w bloku naprzeciwko swojego bloku, a nie ukrywam, że to by bardzo oddało. Wolę to niż jechać 7 km od domu, także no miejmy nadzieję, że jest to ostatnie zamówienie. Tym bardziej, że już normę swoją na dziś wyrobiłem, te 2,5 godziny, także mi wystarczy w zupełności. W ogóle patrzcie na ten korek, tak współczuję tym kierowcom, chyba że mają elektryka, wtedy ich to nic nie kosztuje. A jak hybrydy, to już w ogóle, bo im się jeszcze naładuje. Ale no, marnotrawstwo czasu level hard. Sorry, uwaga, dostawa jedzie. Zrobię sobie tripping po własnym osiedlu. Powspominam dzieciństwo. O, tu jest moja podstawówka, ta pomarańczowa. Piękne czasy, aż się łezka wokół kręci. Nie trzeba było pracować, sielanka codziennie na boisko. Powiedzcie, że mają tu windę. Proszę. Fuck. Dobry. Jedno i drugie. Proszę bardzo, do widzenia. Dobra, widzowie, tak na 99,9 to było moje ostatnie zamówienie dzisiaj i możliwe, że ostatnie zamówienie na rozwalonym napędzie. Także bardzo przyjemne by to było, nie ukrywam. No ogólnie dzisiaj dość przyjemna zmiana.
oprócz tego na strażacką, ale na strażacką i tak lubię jeździć. No, jedyny nieprzyjemny element dzisiejszej zmiany to był wiatr, ale ogólnie to bardzo przyjemna zmiana. No i napęd, ale to klasyczek. Że co, dzięki wam za oglądanie tego filmiku, pamiętajcie o tipli, zostawienie łapki w górę i suba. Siemano!